jak polski wywiad pomógł wygrać tajną wojnę z Hitlerem. Historia najlepszego wywiadu aliantów. Wilfred Albert Dunderdale, brytyjski oficer łącznikowy Secret Intelligence Service z polskim wywiadem w raporcie wysłanym do premiera Churchilla w 1945 roku, stwierdził, że polscy agenci pracowali bez przerwy i znakomicie w Europie podczas ostatnich 5 lat. Polski wywiad dokonał nieocenionego wkładu do planowania i przeprowadzenia z sukcesem inwazji na Francję i do ostatecznego zwycięstwa sił aliantów w Europie. Zastępca szefa amerykańskiego wywiadu wojskowego Hayes Croner uznał, że polska armia ma najlepszy wywiad na świecie. Drugi oddział sztabu naczelnego wodza kierował siatką wywiadu penetrującą Europę Zachodnią, Francję, Szwajcarię, Szwecję, Portugalię, a także Afrykę Północną. Działania wywiadu prowadzone były również w Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji. Wywiad Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, podporządkowany Komendzie Głównej, działał z kolei w Polsce, Czechosłowacji, Niemczech i na zapleczu frontu wschodniego. Wyjątkowe znaczenie miała penetracja terytorium III Rzeszy. Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki, kryptolodzy Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, złamali niemieckie szyfry Enigmy w 1933 roku. 25 lipca 1939 w Pyrach pod Warszawą polski wywiad przekazał Brytyjczykom i Francuzom repliki Enigmy i sprzęt pomagający w łamaniu szyfrów. Sukces brytyjskiego ośrodka kryptograficznego Bletchley Park pod Londynem był możliwy dzięki polskim kryptologom. Enigma odegrała kluczową rolę w przeprowadzeniu operacji wojskowych na teatrach wojennych Europy, Afryki i Atlantyku. Dzięki siatce szpiegowskiej stworzonej przez Mieczysława Rygora Słowikowskiego w latach 1941-1942, obejmującej niemal całą Afrykę Północną, uzyskano informacje kluczowe dla przeprowadzenia operacji Torch. Operacja Torch była desantem aliantów w Afryce Północnej, dokonanym w listopadzie 1942 roku. W rezultacie Rygor Słowikowski został odznaczony orderem Imperium Brytyjskiego oraz amerykańskim orderem Legii Zasługi. Roman Czerniawski, założyciel Interallier, jednej z największych siatek wywiadu alianckiego w okupowanej Francji, został zatrzymany przez Niemców. By ratować życie współpracowników, zgodził się być wysłanym jako niemiecki agent do Londynu. Po przyjeździe poinformował polski wywiad o swoim zatrzymaniu i we współpracy z Brytyjczykami przekazywał fałszywe informacje na temat planu desantu aliantów we Francji w ramach operacji decepcyjnej Fortitude. Będąc uważanym przez dowództwo niemieckie za wiarygodne i kluczowe źródło informacji, przyczynił się do sukcesu desantu w Normandii w czerwcu 1944 roku poprzez dezinformację, że najważniejsze lądowanie nastąpi w Pas-de-Calais. W konsekwencji niemiecka armia była nieprzygotowana na D-Day. Polski wywiad próbował zapobiec Holokaustowi w Europie poprzez systematyczne przekazywanie raportów i informacji o zbrodniach przeciwko europejskim Żydom, a także bezpośrednio przez fałszowanie dokumentów związanych z paszportami i wizami. Raporty Witolda Pileckiego z Auschwitz i Jana Karskiego z opisem machiny Holokaustu miały obudzić sumienia świata, by pomóc Żydom w okupowanej Europie. W Kownie, we współpracy z japońskim konsulem Chune Sugihara, polski wywiad pomógł w wytworzeniu wiz dla kilku tysięcy Żydów, którzy mogli w ten sposób wyjechać z Europy przez Azję. Konstanty Rokicki, związany z grupą berneńską Aleksandra Ładosia, pomagał wytwarzać paszporty do krajów południowej Ameryki dla europejskich Żydów. Mendes France, przyszły premier Francji, i Józef Burg, jeden z twórców państwa Izrael, byli w grupie kilku tysięcy Żydów, którym uratowano życie. Jerzy Iwanow-Szajnowicz, polski bohater greckiego ruchu oporu, wysadzał niemieckie dostawy sprzętu wojennego dla armii Rommla. Enigma nie tylko pozwalała na zatapianie dostaw, ale też informowała o ruchach i planach niemieckich wojsk i ich lisa pustyni. Operacja desantu aliantów w Afryce Północnej była możliwa dzięki Rygorowi Słowikowskiemu. W rezultacie tych działań polski wywiad wojenny pomógł w uratowaniu Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej od Holokaustu. Zbombardowanie niemieckiego ośrodka badawczego w Peenemünde, gdzie budowano V-1 i V-2, było możliwe dzięki agentom polskiego wywiadu Armii Krajowej po przeniesieniu przez Niemców dalszych badań do Blizny na Podkarpaciu. Wskutek bombardowania Peenemünde Armia Krajowa zlokalizowała i ten ośrodek, zdobywając elementy rakiety V-2, które zostały przetransportowane na Wyspy Brytyjskie. Roman Czerniawski wprowadzał w błąd Niemców co do dokładności ataków V-1, redukując straty na wyspach, działając jako podwójny agent.
polski wywiad ograniczył śmiercionośne skutki rakiet V-1 i V-2, kupując czas dla wojsk alianckich i redukując cierpienie ludności cywilnej. Bohaterowie polskiego wywiadu wojennego zostali zapomniani przez świat Zachodu i byli zwalczani przez Sowietów, którzy chcieli wymazać ich historię. W rocznicę 75-lecia zakończenia II wojny czas przywrócić ich miejsce w pamięci Polski i świata. Polski wywiad wojenny odegrał kluczową rolę w tajnej wojnie przeciwko III Rzeszy.